Dzień dobry, nazywam się Moroś, należę do redakcji strony Nowa Stępnica i chciałam wszystkich serdecznie przywitać, a przede wszystkim nasze dzieciaki, które narysowały przewspaniałe prace. Zanim rozdamy nagrodę, chciałam powiedzieć, że każdy z dzieci dostaje nagrodę, ponieważ każdy wasz rysunek jest niezwykły i przepiękny. Ale jak to bywa w konkursach, niektóre prace dostały głosu więcej, inne mniej. I dlatego każdy z was dzisiaj dostaje od nas upominek za udział w konkursie, za swój piękny rysunek. Natomiast prace, które dostały głosów najwięcej, dostaną jeszcze dodatkowo od nas inne prezenty. To po pierwsze. Po drugie chciałam, korzystając z okazji, podziękować tym wszystkim użytkownikom naszej strony internetowej, dzięki którym mamy dla was piękne nagrody i mogliśmy ten konkurs zorganizować. Ponieważ znam te osoby z naszej strony i wiem, że są strasznie skromne i może nie do końca chciałyby być wymieniane z imienia nazwiska. Zresztą nie znamy tych imion nazwisk, na tym polegają zasady forum. No to powiem, że nagrody dla wszystkich dzieci mamy dzięki forumowiczowi, który się tak podpisuje, że mogę powiedzieć, że jest rasy drób. Natomiast Mikołaje i pozostałe nagrody mamy dzięki sympatycznemu widzowi, który ponoć trzyma swoją żonę w przedsionku, tak przynajmniej z nami żartuje, których osobiście bardzo serdecznie pozdrawiam i właśnie imieniu chcę im podziękować. A teraz najpierw nagrody wręczymy dla tych dzieci, które w swoich kategoriach dostały najwięcej głosów. Chciałam w ogóle powiedzieć, że Kopice mają najsilniejszą internetową drużynę. Jeżeli ktokolwiek przy mnie kiedykolwiek powie, że Kopice to jest taka wieś wykluczona internetowo, to osobiście się zobowiązuje, zadaje kłam takim teoriom. Jesteście niesamowici i też coś wymyśliliśmy dla osób, które nas zaskoczyły swoją kreatywnością w internecie, tym jak świetnie się w nim poruszały i myślę, że zwycięzcy dzisiejszego konkursu trochę muszą tym osobom podziękować, ale to już chyba w domach zrobią. Pierwsza nagroda, 1 rok i 11 miesięcy, Borys Krępic, skok. Borys! Brawo, Borys! Brawo, Borys! Mikołaj tu, tam z tyłu mam pomóc. Mikołaj, gdzie? W kategorii do lat 3 wygrał Maciuś. Przecież zdjęcie, chodź. Gdzie jest Maciuś? Nie ma Maciusia? Kategoria do lat 4, Oliwka. Brawo, Olivia, brawo! Brawo! Ani cię nie to jest pierwszy i ostatni konkurs. Jeszcze Oliwka będzie obyta z tymi brawami, mam nadzieję, także nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji 5-6-latków. Bartek lat 6. Brawo! Brawo, Marcu! Piękny rysunek, proszę bardzo. Tu masz kubek, któremu nikomu proszę nie oddawać tego, to jest twój, z twoją pracą. I Mikołaj. Nagroda oczywiście Kopice. Silna ekipa Kopic. Teraz mam wielki, wielki zaszczyt wręczyć pierwszą nagrodę w klasyfikacji ogólnej, a także pierwszą w klasyfikacji 10-latków i dzieci starszych dla Kamila lat 12, który łącznie... Brawo, Kamil! Proszę. I też Kopice. I też Kopice. Jeszcze nowy kubek dla zwycięzcy.
Mikołaj. Zanim wręczę nagrodę specjalną, chciałam powiedzieć, że musimy jeszcze komuś podziękować. Przy tym żółtym kubku mi się przypomniało. Bo macie tych wspaniałych ludzi, dzięki którym te kubki mamy zupełnie po kosztach. Nie mogę wymieniać z niej nazwiska, ale wiecie, kto te kubki robi. Regina. Nie wiem, gdzież wygrała. A to nie imię nazwiska, Regina. Tak, ponieważ... Takie są reguły konkursów internetowych. Cieszę się, że wszystkie fajnie zrozumieli, że tutaj troszeczkę czasami decydowało też silne wsparcie rodziny, ale uznaliśmy, że jest jeden rysunek, który zasługuje na naszą szczególną uwagę, nas dorosłych. Zachwycił wszystkich, łącznie z komunikatami, którzy też na czacie zgłaszali chęć ufundowania nagrody specjalnej. Zatytułowaliśmy ją Nagroda Specjalna od Redakcji i Forumowiczów. Ja przeczytam za co, bo to było pięknie nazwane. Za unikalne podejście do kompozycji i stosowanie barwy Sylwii lat 10. Ufundowaliśmy taką nagrodę. Proszę Sylwię. Brawo, Sylwia. Brawo. Brawo. To jest skupek, proszę. Z moimi kaczuszkami pięknymi. Gratulacje. Bo każde dziecko dostaje dzisiaj nagrodę. Zanim wręczymy pozostałe nagrody, chciałam powiedzieć, że od początku naszą uwagę zwróciły dwie bardzo aktywne siostry. Jeżeli naprawdę ktoś poznał dobrze reguły rządzące internetem, to one to zrobiły. Niesamowicie agitowały na rzecz swoich braci, były bardzo aktywne. Wiemy, że także poza internetem, ponieważ zrobiło to na nas olbrzymie wrażenie, internetowa aktywność i wsparcie, jakiego udzieliły swoim braciom, mam wielki zaszczyt wręczyć dwa dyplomy uśmiechu za Aleksandry Cichanowskiej oraz brawo. To jest ciebie. I Magdalena Mazur. A ja mam zaszczyt, słuchajcie, wynagrodzić taką bardzo sympatyczną osóbkę młodą, która dała początek temu wszystkiemu. Miejmy nadzieję, że to trwało tak, jak to mówiło wszak, tak? Do końca świata jeden dzień dłużej. Jest to pomysłodawczyni tego całego konkursu i to jest Milenka Moron. I to jest ta wielka nagroda super. Proszę bardzo, korzystaj z niej. To jest kubeczek dla ciebie, naprawdę. I Mikołaj, mama do stołu. No to prawda. A teraz już czyścimy po kolei. Będziemy to robić. Dawid, 4 lata po czytaniu. Dawidek. Gratulacje. Kobuty. Adrian. Adrian, 5 lat, kupice. Sowa. Trzymaj mi to. Wojtek, 10 lat, kupice. Starek. Na 6 lat. Pawełek, 6 lat, stepniczka. Adam, 4 lata, kopice. Brawa! Mama, pomóż, weź mi go! Ale wybrali. Duża, 1 rok, 9 miesięcy, stepnica. Brawo! To ci nie moci, tak na gołączkę. To lepiej wiesz, że nie. Mateusz Szeks.
Mateusz, zacz go wniszeć. Bardzo proszę, Klaudia, 10 lat kopice. Brawo, Klaudia. Jeszcze raz chciałam Wam powiedzieć, niezależnie od tego, kto wygrał, wszystkie prace nas zachwyciły. Ja chciałam Wam powiedzieć, że tylko na stronę, gdzie były Wasze prace, były oceniane. Weźmieliśmy ponad 3000. Żaden artykuł nie dostał takiego powodzenia na naszej stronie. I mój syn to potwierdził właśnie. Także jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo zachwyceni i bardzo dumni. Niesamowicie wysoki poziom i niesamowicie wysoki poziom rywalizacji między dwoma siostrami. Czemu też gratulujemy. Dziękuję Wam wszystkim bardzo. Będzie następna edycja. Dziękujemy. Może wspólne zdjęcie z dziećmi. Raczej dzieci. Tych, co organizowali między sobą. Dawaj.